Dolina Prądnika to chyba moja ulubiona dolinka. Nie mówię tego przez pryzmat jej flagowych atrakcji. Zamków w Ojcowie, kapliczki chytrze postawionej na wodzie na przekór carowi, czy też monumentalnej bramy krakowskiej. Dolina Prądnika to magia, to zapachy i przede wszystkim smaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę tutaj znak dziedzictwa kulinarnego. Czy to znaczy, że dostanę u Pani coś dobrego do jedzenia? Naturalnie. Zapraszam. Co mi Pani szczególnie poleci? No, najlepsze powidła śliwkowe do chleba. A do herbaty to może sok malinowy. Tutaj strasznie taki krótki skład mam. Maliny, cukier, cytryna. Tak się da naprawdę robić? Da się. Słyszałem bardzo dużo dobrego o Pani ogórkach kiszonych. A zioła jakieś? Jakie Pani ma dobre zioła? Polecam melisę. To zapraszam. Dziękuję. Jeszcze może po słoiczek miodu. A no tak, nie mogliśmy zapomnieć o miodach. Jakie piękne miody. A ten taki dwukolorowy. Jak to jest zrobione, proszę mi powiedzieć? Co to za miód jest? Najpierw leje się rzepakowy wiosną, a potem jesienią gryczany. Doskonale. Pakuję też taki miodzik. Pani, tak tu wszystko naturalnie, prawda? Produkty, które są w sieci dziedzictwa kulinarnego, są wytwarzane jak najbardziej w sposób naturalny, bez żadnych sztucznych dodatków, według starodawnych receptur i zgodnie ze sztuką kulinarną, więc nie ma tam absolutnie żadnych dodatków. Wszystkie warzywa, owoce rosną naokoło tutaj. Mamy również pszczoły, pasiekę małą, która dostarcza nam miodu, więc niczego nam właściwie tutaj nie brakuje. Bardzo przyjemnie się rozmawiało, bardzo pysznie się rozmawiało. Dziękuję Pani za gościnę. Dziękuję. Co pływa w jurze? To przekorne pytanie. 160 milionów lat temu w głębokim morzu pływały tutaj trylobity i amonity. Obecnie królem tego strumyka jest pstrąg potokowy. Ten konkretny zwany pstrągiem ojcowskim. Tak naprawdę nie chcę go tutaj złowić, ponieważ pstrągi o tej porze roku idą na tarło i nie będziemy im przeszkadzać. Teraz zabieram Was do kogoś, kto na pstrągu ojcowskim zna się najlepiej. Dobry. Dzień dobry. Pstrąga szukałem. O, to dobrze Pan trafił. Czy mogę pomóc? Bardzo chętnie. Czym się różni tęczak od potokowego? Przede wszystkim tym, że pstrąg potokowy jest naszą rodzimą rybą, czyli naturalnie występującą na terenie Polski, Europy od tysięcy lat. Natomiast pstrąg tęczowy został sprowadzony do Polski 100 lat temu i jest jakby takim gatunkiem sztucznie tutaj osadzonym. A poza tym w chowie. Pstrąg potokowy jest tak naprawdę dziką rybą z natury i on rośnie do tej wielkości 2,5 roku, ponieważ je wtedy, kiedy ma ochotę. A tęczaki jedzą cały czas, więc i mają inny przyrost. A to jest 2,5-letnia ryba, czyli 200 gram. Dlatego też inaczej buduje tkankę mięśniową. To mięso jest takie zbite, tak, on będzie mniej białkowe. Pewnie tłusty. Tak, chcę Wam wypuścić do stawu, miła czynność. Długo już hodujesz tutaj pstrągi? Stawy powstały w latach 30. ubiegłego wieku i były jednymi z pierwszych stawów pstrągowych w Polsce, a my jesteśmy tutaj od 6 lat. Prowadzimy tutaj wędzarnię i raczymy turystów naszym pstrągiem. Mogę ja go też spróbować? Zapraszam. Najważniejszy jest smak ryby. Ryba obroni się sama, dlatego nie przeszkadzamy jej. Dajmy trochę oleju
Nacieramy rybkę, żeby nie przybierała do folii. On wcześniej jest w solance. Używamy najlepszej soli, jaką mamy w Małopolsce. Wielickiej, rozumiem. Oczywiście. No jasne. Sól wielicka. A następnie co? Dajemy to, co jest najlepsze w regionie, czyli świeża mięta, tak, ojcowska, trochę rozmarynu, który sobie hodujemy w naszym ogródku. A teraz dodamy wyjątkowo troszkę wina. Możesz otworzyć? To wino wyparuje podczas całego procesu obróbki. Wino też z Wieliczki, tak, sól. Staramy się używać lokalnych produktów, zwłaszcza tych, które są w sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska. I co? Zawijamy. Dokładnie. Takiego pstrąga wsadzamy na 20 minut do grilla, ale w piekarniku tak samo, termoobieg i będzie pyszny. Stawy ojcowskie, pstrąg z Ojcowa, przyprawy z Ojcowa. Nic dziwnego, że jesteście na liście sieci dziedzictwa kulinarnego. Tak, jesteśmy produktem tradycyjnym z Małopolski. Wierzymy też w zasadę slow foodu, czyli to, co jest wyhodowane na tej ziemi, uprawiane, tak jak winorośl, w Wieliczce pasuje do siebie najlepiej. Czyli lokalność, regionalność to są najważniejsze dla nas hasła i są prawdziwe, pewnie wierzymy. Ja zatem zajmę się tym pstrągiem, a wy zobaczcie, jak w Małopolsce uprawia się winorośl. Winnica powstała, pierwsze nasadzenia 2013, główne nasadzenia 2014 rok. Dlaczego tutaj? Idealna wystawa, stok południowy, piękne nasłonecznienie. Francuzi nazywają to terroir, a po polsku jest to po prostu miejsce, czyli siedlisko, które jest stworzone do uprawy takich szczepów jak Merlot, jak Chardonnay, jak Pinot Noir, jak Riesling, czyli do takiej czołówki winorośli europejskiej. W tej chwili mamy 25 tysięcy roślin owocujących i my produkujemy w granicach 10-12 tysięcy litrów. To jest około 15 tysięcy butelek. Winnica biodynamiczna charakteryzuje się tym, że obieg azotu jest zamknięty, nie wprowadzamy azotu, innych nawozów z zewnątrz. I druga rzecz jest bardzo ważna, bioróżnorodność i środki ochrony roślin, które używamy, są środkami tylko i wyłącznie naturalnymi, które naturalnie występują na naszej planecie. Przystąpiliśmy do sieci w 2019 roku na wiosnę. Ja już znałem ten znak wcześniej. To jest jakby taka pieczątka, że to urodziła ziemia małopolska, że to zrobił człowiek, który jest związany z tą ziemią, czyli człowiek, który szanuje tą ziemię. A to jest bardzo ważne. My w dzisiejszych czasach troszeczkę o tym zapominamy. Europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego, w ramach której funkcjonuje sieć dziedzictwa kulinarnego Małopolska, powstała w 1995 roku w Skandynawii. Jej głównym celem jest zachowanie tradycji kulinarnych poszczególnych regionów Europy. Dzisiaj niekwestionowanym liderem pod względem ilości podmiotów członkowskich jest Polska. Mamy ich ponad 800, z tego 39 pochodzi z Małopolski. W następnych odcinkach odwiedzimy kolejne miejsca znajdujące się na tej wyróżnionej liście.